Nazywam się Krystyna Łach, jestem kierownikiem zespołu Radzowiczanie. Tak prężnie działa od 2001 roku. Od 2005 roku mamy nowego kierownika muzycznego, jest nim pan Andrzej Kokot. Na samym początku, jak przyszedłem do zespołu, no to kontynuowałem repertuar i do dnia dzisiejszego ten, który po prostu posiadali, ewentualnie tam wyciągali jeszcze coś tam z zalążków, co im pozostało. No i staramy się robić coś nowego, albo na przykład mamy też panią, która coś tam napisze, no i staramy się też mieć coś własnego wtedy. Zespole są panie i z poznańskiego, i z rzeszowskiego, więc każda chciała jakiś tam element stroju, żeby był. Także no wyszedł ten strój taki, jaki jest. Jest do tego jeszcze taki kubraczek na długi rękaw. No i po prostu tak zmieniamy. No, mamy trzy stroje. Ten akurat jest najnowszy. Do tego są jeszcze wianki. Tak, na każdą okazję mamy inny strój. Tam, gdzie nas zaproszą, tam śpiewamy. Mhm. Repertuar, tak jak tu kolega mówił, jest różny, ale wygrałyśmy Dolnośląską Listę Przebojów Ludowych w 2006 roku, pierwsze miejsce. W dorobku mamy nagrane 3 płyty, teraz czwarta jest już po prostu tak na gorąco, gorący materiał. Nie jest jeszcze w całości gorący materiał. No i odznaczeni zostaliśmy medalem z Dolnośląskich Izb Rolniczych za kultywowanie kultury właśnie w naszym regionie. No i szkoda po prostu, że no tak mało ludzi chce należeć, no bo jak to mówią, wsiowa, wiocha, granie, a my to kochamy. Przede wszystkim powiem tak szczerze, no na wsi nie ma wiele rozrywek, także to jest taka odskocznia, nasza odskocznia od takich codziennych problemów, od codziennych kłopotów. No tak jak mówię, inni się śmieją, a nas to kręci. Obiecujemy, żeby dzieci wasze chciały i wnuki. To znaczy tak. Wnuk śpiewał, grał, nie śpiewał, ale grał na scenie. Tak. Grał, tak? Tak, ma mały akordeon, także świetnie. Super, 4-letnie dziecko, że... Zaliczył premierę. Zaliczył premierę, tak. Bardzo fajnie. Najbardziej lubimy właśnie muzykę ludową. I takie skoczne. Tak.